Veni Sancte Spiritus, et emitter Spiritus, lucis luer alium. Veni Pater Pauper. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miesiąc z Maryją. Dzień 29. Zesłanie Ducha Świętego. Oto czego uczę. Postępujcie według Ducha. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. List do Galatów, rozdział 5, wersety od 16 do 22. Po 10 dniach od wniebowstąpienia nadeszło święto tygodni, zwane Pięćdziesiątnicą, ponieważ wypada ono 50 dni, 7 tygodni, po święcie Paschy. Jest to jedno z trzech wielkich świąt żydowskich, przypadające na zakończenie żniw. Izraelici udają się tego dnia do świątyni jerozolimskiej, aby wspominać wydarzenia z góry Synaj, kiedy to Bóg dał im dekalog. Zesłanie Ducha Świętego nastąpiło właśnie w dniu żydowskiego święta tygodni. Tego dnia Pan dał rodzącemu się Kościołowi obiecanego Ducha Świętego, który wypisał w sercach chrześcijan nowe prawo miłości. Wszystkie cztery Ewangelie kończą się opisem wniebowstąpienia. Zesłanie Ducha Świętego zaś zostało opisane przez świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. Tego dnia Jerozolima znów wypełniła się pielgrzymami przybyłymi ze wszystkich stron. Apostołowie nadal trwali wraz z Maryją na modlitwie w wieczorniku. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały im się też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Serca apostołów zapłonęły miłością, która popchnęła ich do wyjścia z ukrycia i uzdolniła do dawania świadectwa o Chrystusie i wypełniania z odwagą powierzonej im misji. Duch Święty przemienił ich wnętrza i natychmiast zostali napełnieni żarliwym entuzjazmem. Zaczęli przemawiać do pobożnych Żydów ze wszystkich narodów pod słońcem, którzy zbiegli się tłumnie, posłyszawszy ów szum. Czyżby apostołowie byli odurzeni? Tak, lecz nie winem, a Duchem Świętym. Piotr wyjaśnił Żydom: ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia. Tłum był pełen zdumienia i podziwu. Przede wszystkim dlatego, że święty Piotr oznajmił im, że Jezus zmartwychwstał, ale też dlatego, że każdy słyszał swój ojczysty język. Wszyscy doświadczyli niezwykłej mocy Ducha Świętego, który zapalił w ich sercach Boże światło oraz ogień miłości do Chrystusa i bliźnich. Tego dnia chrzest przyjęło około 3000 osób. Nowy lud Boży rozpoczął tym samym życie zgodne z Ewangelią, odtąd stale pomnażając liczbę wyznawców Chrystusa. W tamtych czasach kobiety nie przemawiały publicznie i przez większość czasu przebywały w domach. Kiedy więc apostołowie zaczęli nauczać tłumy pielgrzymów, Maryja z innymi niewiastami pozostały w wieczorniku, gdzie modliły się gorąco w intencji owoców pierwszego apostolskiego przepowiadania. Maryja najpełniej rozumiała, co się działo na jej oczach, i wysławiała Boga. Pełna łaski przyjęła przecież Ducha Świętego już w chwili poczęcia Jezusa. Wielbiła Jego moc nie tylko podczas spotkania z Elżbietą, lecz w każdej chwili swojego życia. Oczyma wiary dostrzegła, jak w przyszłości każdy nowy uczeń Chrystusa zostanie mocą Ducha Świętego włączony w komunię apostolską. W Chrystusie wszyscy stanowią jedno ciało, którego jej Syn jest głową. Kościół już narodził się w sposób widzialny, a Maryja zajęła w nim miejsce tyleż dyskretne, ile bardzo ważne. Wydała na świat Chrystusa głowę, a teraz za sprawą modlitwy, ofiarowania siebie i gorącej miłości w nieustannej współpracy z Duchem Świętym rodziła członki Kościoła.
Umierając, Jezus powiedział jej: oto syn twój, wskazując na umiłowanego ucznia. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty jeszcze mocniej wziął w posiadanie jej osobę i poprowadził o wiele dalej, niż mogła się spodziewać. Oto została matką wielu braci, matką Kościoła. Święty Jan Paweł II mówił o niej: wylanie Ducha Świętego umocniło ją w powołaniu do szczególnego duchowego macierzyństwa, które przejawiało się w pełnej miłości, obecności i świadectwie wiary. W rodzącym się kościele dzieliła się z uczniami nieocenionym skarbem swoich wspomnień z dzieciństwa, życia ukrytego i misji jej boskiego Syna, przyczyniając się tym do pogłębienia i umocnienia wiary wierzących. Nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat działania Maryi w Kościele Pierwotnym, lecz wolno nam przypuszczać, że także po zesłaniu Ducha Świętego wiodła życie ukryte i dyskretne, uważne na potrzeby bliźnich i skuteczne w działaniu. Oświecona i prowadzona przez Ducha Świętego miała z pewnością wielki wpływ na wspólnotę uczniów pańskich. Nowo ochrzczeni otrzymali od Pana niezwykłe zaproszenie. Oto matka twoja. Ujrzeli w niej żywy obraz jej Syna i doskonały wzór tego, do czego zostali powołani. Maryja stała się pełną łagodności wychowawczynią chrześcijan. Naszym celem jest wszak pokorna świętość dziecka Bożego, które umie dawać świadectwo z serca pałającego miłością bliźniego i całkowicie, bez najmniejszych oporów, poddanego działaniu Ducha Świętego na wzór Jezusa. Wszyscy możemy prosić Maryję o to, by otoczyła nas swoją macierzyńską opieką i potężną modlitwą, gdyż ona nieustannie rodzi nas do życia w zjednoczeniu z Bogiem. Jak to już rozważaliśmy wcześniej w dniu 22, Maryja jest królową apostołów, wspiera ich wciąż swoją modlitwą i wyprzedza w głoszeniu Chrystusa, bo przecież to ona pierwsza zaniosła go ludziom w tajemnicy nawiedzenia. Całe życie Maryi było czytelnym przepowiadaniem Pana, było żywym świadectwem, czym w swojej istocie jest życie chrześcijańskie. Kościół kontemplujący Maryję widzi w niej swoje własne odbicie. Powiedziano bowiem, że Maryja jest zwierciadłem Kościoła, którego macierzyńską misją jest przekazywanie życia Bożego. Kościół jest dziewiczy jak Maryja, co znaczy, że nie oddaje czci żadnym bożkom i w swojej istocie jest misyjny. Zesłanie Ducha Świętego rozważamy w trzeciej tajemnicy chwalebnej Różańca Świętego. Modlitwa. Maryjo, byłaś świadkiem cudu, jaki dokonał się w dniu Pięćdziesiątnicy i ofiarowałaś rodzącemu się Kościołowi swoją macierzyńską, pełną miłości pomoc. Spraw, by Kościół zawsze trwał w jedności u Twojego boku, wpatrzone w przykład Twojej wierności najmniejszym poruszeniom Ducha Świętego. Bądź moim wzorem i wychowawczynią. Sprowadź na świat nowe zesłanie Ducha Miłości, które odnowi oblicze ziemi. Spraw, aby każdy ochrzczony pozwolił się prowadzić Duchowi Świętemu i stawał się coraz bardziej uczniem i misjonarzem promieniejącym życiem Bożym, tak, aby świat uwierzył. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty, Matko Kościoła między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, który posłał nam Ducha Świętego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.